Wróćmy na moment do murów obronnych otaczających zamek. W średniowieczu miasto posiadało dwie linie umocnień wewnętrzną i zewnętrzną. Ulicą Orkana, którą właśnie idziemy, biegła druga linia murów. Do historii Bielska jeszcze dziś wrócę, ale teraz chcę opowiedzieć Państwu o tutejszej społeczności ewangelickiej. Za chwilę znajdziemy się przed katedrą ewangelicką. Źródła historyczne potwierdzają. Że Kościół reformacki istniał w Bielsku już w XVI wieku. Spokojny rozwój miasta i bielskiej wspólnoty religijnej przerwała wojna trzydziestoletnia, która wybuchła w i połowie XVII wieku. Miasto i zbóry były wielokrotnie niszczone, zamordowano setki ludzi. Po wojnie Bielsko przeszło pod władanie austriackich Habsburgów, nieprzychylnych protestantom. Zamykano kościoły i szkoły ewangelickie. W ten sposób wyznawców tej religii zmuszono do odprawiania nabożeństw w górach Beskidu Śląskiego, czego pozostałością są tak zwane leśne kościoły. Doszliśmy do katedry ewangelickiej. Po prawej stronie mijamy pomnik Marcina Lutra.